Siemano, widzę, witam was, kolejny odcinek. Agent 47 cm, John is in, widzowie, kontynuujemy sobie przygody naszym tutaj. Naszym Johnim, przed nami misja Showstopper. Myślę, że nie ma co przedłużać, kliknijmy i mamy tutaj w ogóle planowanie, tak. Muszę zacząć od tego, że muszę powiedzieć, że już tą misję przeszedłem. Ale niestety mikrofon był nie do słuchania. Niestety, po raz kolejny mikrofon mi się zepsuł. Było słychać, jakby chłopie ktoś podpalił ten mikrofon. Skwierczenie, tak jakby gdzieś tu ognisko było. Bardzo charakterystyczne przez ostatnie tygodnie na tym kanale. Kurczę, cały czas widzowie, naprawdę ja się staram. Muszę to powiedzieć na samym początku. Ja się staram to naprawić. Jeżeli w poprzednim odcinku też to słyszeliście, albo coś takiego, naprawdę, naprawdę się staram to naprawić. Zmieniam przedłużki, zmieniam. No wszystko, staram się naprawdę zmieniać, żeby nie było, żeby kurczę nie było tego słychać i cały czas gdzieś tam się to pojawia, to charakterystyczne skwierczenie. Wystarczy, że faktycznie pomacham tymi kablami i to mija, ale no jak to się pojawia w trakcie odcinka, to nie ma na to wpływu. Nie wiem co jest tego przyczyną, nie wiem jak to naprawić, ale staram się, nie wiem, kartę graficzną mam wymieniać, dopiero co kupiłem nową. Więc nie wiem, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale staram się cały czas to naprawiać naprawdę regularnie. Więc już przeszedłem tą misję, więc wiem, co będzie nam przydatne i że będzie naprawdę super misja. Przed nami, słuchajcie, przed nami planowanie. Bierzemy ze sobą oczywiście, że ukrytą broń z tłumikiem, nie ma co. A to co to jest? Przemycone przedmioty. Klatka schodowa. O kurde, ja tam... Co? Nie gadaj, że ja mogę. I potem będę mógł ten karabin snajperski sobie wziąć stamtąd. I ocie kręca, to o tym nie wiedziałem. I słuchajcie, możemy wziąć ze sobą zbliżeniowy ładunek wybuchowy. Zdecydowanie chcemy to wziąć. Oraz możemy wziąć ze sobą wytrych, wabik albo garrotę. Szczerze mówiąc, wezmę ładunek wybuchowy. Dwa ładunki wybuchowe, a nie mogę. No to może współczesna strzykawka ze śmiertelną trucizną i na sobie będziemy mieli założony smoking, bo jakoś tak kurczę fajnie wygląda. Myślę, że dużo razy się agent 47 nachodzi w takim tym swoim charakterystycznym garniaku. I nachodził też wcześniej. Welcome to Paris, Ale podobnie 47. jest do John'ego The Simsa, show is co? just about to start. Jeden do jeden. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your Sorry, widzowie. shall fit right in. Good luck, Ale 47. myślałem, muszę tutaj widzieć, jakie jest zużycie karty graficznej. Aktualny poziom 77. To kurczę mało w sumie. 73, czemu tak mało? Wszystko na maksa ustawione, tak już na maksa, nawet renderowanie klatek jest podwójne. Znaczy renderuje raz klatkę, potem drugi raz klatkę i żeby ten obraz był taki gładziutki, a nie taki, tak jakby w poprzednim. Poprzednim, sharp był w poprzednim właśnie, looking sharp. W poprzednim odcinku wyglądał obraz. Dobra, myślę, że możemy sobie kliknąć już na samym początku start i chętnie bym kliknął możliwości, ale w sumie chętnie, najchętniej to ja bym w ogóle poszedł i do mojej tego. Dostawa z agencji. Do mojej skrytki, chociaż kurwa, ty. Jak ja niby będę chodził z pieprzonym karabinem na plecach, nie wiem czy to przejdzie w ogóle. Dobra, na razie udajmy się tam. Ja bym chciał sobie to zaznaczyć jak najbardziej. Wybierz Enter. No nie, no wybierz, niech to dostawa z agencji. Tak, ja bym chciał to. A, to nie można to tak zaznaczyć, żeby mi się wyświetlało. Step Chyba right in, sir. niekoniecznie. Enjoy your evening. Dzięki, dzięki. O kurde, widzowie. Mogę jednak karabin maszynowy i wszystkich ludzi. No i tak wam powiem. Poprzednio jak grałem, to właśnie tak zrobiłem. Wziąłem karabin, wystrzelałem wszystkich agentów. Zabiję postacie i po misji. Mało finezyjne. Zamknij. Dobra, no i możemy tutaj podnieść moją. Ała! Ajajaj, moją broń. Niestety mam, słuchajcie, zepsutego palucha. Sorry za to. Mam zepsuty paluch i nie jestem w stanie niestety nim chodzić. Także jeżeli dzisiaj bym był ułomny. Sorry, widzowie, ale tak jakoś dziwnie, w dziwny sposób muszę trzymać ręce na klawiaturze.
ułomny oczywiście w grze komputerowej, w sensie nie, w sensie ułomny, że ułomnie będę jakoś chodził albo uciekał, albo podnosił rzeczy w tym sensie. To trochę mi to może zająć z tego względu właśnie, że mam jeden paluszek. No nie mogę z niego korzystać, bo przed chwilą go, słuchajcie, przypadkiem rozwaliłem jeszcze bardziej, niż był rozwalony, także już dupa. Teraz totalnie. Co tu mamy? Łom. O, łom mogę nosić, no dobra. Mogę ich zabić wszystkich, ale raczej nie jest to dobry pomysł. Raczej ciuchów oni tutaj... A, mają tu ciuchy. Mogę się przebrać? Służba pałacowa. Dobra, możemy wziąć tą strój służby pałacowej. I słuchajcie, plan jest dość prosty. Zabić dwa cele. Możemy sobie kliknąć tutaj na możliwości. I teraz wam powiem, co jest fajne, a co nie jest fajne. Przede wszystkim misja pomocna. Dłoń jest super ciekawa. Myślę, że jak najbardziej możemy to zrobić. Musimy znaleźć zapasowy obiektyw. O co tu chodzi w tej misji, zaraz się dowiecie. Jest bardzo ciekawa i bardzo kurczę wybuchowa. Właśnie potem wzięliśmy tutaj... te ładunki wybuchowe. Bo wcześniej wykonałem tą misję, aczkolwiek nie miałem ładunków wybuchowych i niestety je nie wykonałem w sumie. Jeżeli chodzi o ten tutaj broń, to nie mogę go podnieść, bo ja nie mam jak go później schować, nie? To jest zajebiste, ale nie mam jak. Piknę tego, to on mi założy to na plecy, nie mogę z tym przeszkodzić jako taki zwykły tutaj ziomo. Także odłóżmy to z powrotem, jeżeli istnieje taka możliwość. Istnieje? O kurwa! To nie moje. Jesus. Dobra. No i co? Idziemy po obiektyw. No i tu będziecie widzieć, co tu się dzieje. Ajajaj, przepraszam widzowie. Sorry, ale naprawdę, bo to boli jak skurczybyk. Kurwa, mocno sobie ten palec rozwaliłem. Strasznie. Tak aż boli. Kurczę, wiecie co zrobiłem? Opowiem wam całą historię. Dzisiaj mam, kurczę, naprawdę nie mój dzień. Jeżeli chodzi o dzień, to jest dzisiaj tak zwany dzień fatalny, niestety. Samego rana postanowiłem, że ugotuję jedzonko. Ugotowałem, bo niestety okazało się, że zrobiłem je tak dobre, ale jednocześnie tak bardzo intensywne w smaku, że nie mogę je zjeść jakby osobno, że nie da się tego jeść bez na przykład ryżu. A zrobiłem takie, powiedzmy, krajankę sojową w curry. Takie zamiast kurczaka użyłem krajanki sojowej z tego względu, że tutaj jestem weganinem, nie wiem jak to się nawet odmienia. W każdym razie nie wiem, mięsa i zwierzęcych różnych rzeczy. A, mógł się włamać. Oj, to chyba wzbudzi podejrzenia delikatne, czy nie? No niestety okazało się, że nie jestem w stanie tego zjeść, a nie mogę użyć ryżu z tego względu, że ja za bardzo nie jem węglowodanych, bo jestem też na diecie ketogonicznej. Potem, słuchajcie, nagrałem odcinek, okazało się, że dupa z tego odcinka wyszła. Na końcu jak wstawałem, miałem zrobić trening, przypieprzyłem sobie normalnie przed tym, jak miałem już podnosić ciężar, przywaliłem akurat tym paluchem monitor, rozwalając sobie palec. I na końcu już byłem załamany. Jeszcze wchodzę na PayPal, bo wysłałem im dokumenty, żeby mi odblokowali możliwość, żeby widzowie mi mogli dać donate, bo piszą mi, siema, nie mogę dać donate'a. I mówię, co jest grane, no dobra, to zrobię dla widza. I chłopie, ja wchodzę na PayPal, a tam tak. Zablokowaliśmy, zbanowaliśmy ci konto, kurwa, masz, nie masz możliwości korzystania z niczego i źle. I mówię, aha, to koks, gdzie wysłałem im dowód i mi zbanowali konto. Aha. Oh God, yes, yes, thank you so much. Ale. Just glad I could help. Thanks, Mister. You're a lifesaver. No i daliśmy jej obiektyw, tak. I ona pójdzie. O, ale my, ja pierdolę, jestem debilem, kurwa, debilem. Przecież to nic nie da, że jej sam obiektyw dałem, no. Przepraszam, trochę się zagadałem. Przecież bombę tam musimy, kurczę, zbliżeniową zrobić, prawda, zamontować. Chyba, że to później zamontujemy tą bombę. Poczekajcie, bo nie wiem. Podróż ładunek wybuchowy. Jak brak przedmiotu, który mogę tu schować? Poczekaj. EA Sports. Nie no, mam. Widzi mnie ktoś.
To jest chyba domem, nie? Zbliżenie mam minę. Tak, tylko tam chyba nie możemy za bardzo zamontować. Dobra, otwórz zamek. Może być kurwa łomem. Niech będzie. Dobra, i teraz wydaje mi się, że w kamerze powinniśmy zamontować tutaj ładunek wybuchowy. Jak to nie mogę? Myślałem, że to ten ładunek wybuchowy jest... Nie! Ja naprawdę dzisiaj nie jestem w formie. Naprawdę, widzowie, dzisiaj jest tragiczny dzień. No nic mi nie wyszło dzisiaj, nic. Nic. Nic mi nie wychodzi. Proszę, widzowie, wybaczcie, nie ten przycisk miałem kliknąć, no niestety paluch mnie boli. A jeszcze wcześniej, oczywiście, jak nagrywałem Hitmana, to dwa razy zatrzymałem nagrywanie. Musiałem nagrywać od nowa pierwszy odcinek, tak dzisiaj nagrywałem, bo ja nagrywam dwa odcinki dziennie. Zazwyczaj. I zazwyczaj to jest dwa odcinki, na przykład dzisiaj z Hitmana, jutro dwa odcinki i tak z Wiedźmina i tak na zmianę. Do Wiedźmina już przeszedłem, ale rozumiecie sam koncept. Dobra, pogadajmy z nią. A czy musimy ją najpierw podsłuchać? Pokaz tu mają. Doktor Popper? Doktor Pop? Walewska? No ale niestety nie możemy ładunku wybuchowego podłączyć, bo nie mamy ładunku wybuchowego. Kurczę, szkoda w sumie. Myślałem, że to, co ja teraz zrobiłem. Zaatakuj po cichu? Nie, porozmawiaj. Is this what you're looking for? Oh God, yes! Yes, thank you so much! Oh, what do I owe you? Just glad I could help. Thanks, mister, you're a lifesaver! Generalnie oni teraz będą przeprowadzać wywiad tutaj. Więc my moglibyśmy się gdzieś spiąć i sobie ze snajperki ściągnąć gościa. Tylko nie wiem, czy ja będę mógł się tam udać na górę jakoś. Nie wiem, czy jest to możliwe. Ze śrubokrętem mogę co tu pchać? Chyba mogę, nie? Jestem pracownikiem sługi, też mogę. No i oni tutaj będą przeprowadzać wywiad. Zabójstwo tutaj jest równocześnie, kurwa, zabójstwem samego siebie. Także na pewno tego nie zrobimy. Oj, nie mogę tutaj wejść. Dobra, przepraszam. Sprowadzenie pod ekstartą. Zostaje złapany przez strażnika. Jasne. Okej. Okay. Co się dzieje? No, luz. Spoko. Ty mogę wejść? Uśmiech sprawia, że dostajemy większe te. Większe tipsy. Czy jak to? Napiwki. Ale chyba mogę, jestem pracownikiem obsługi. Mogę. O kurde, zbliż się Gablota. Po co miałbym to niby kurwa robić? Ja bym chciał jakoś na górę się dostać, ale... No tutaj schodów nie ma. No i on będzie tam przeprowadzać wywiad z tą laską. On zaraz tu przyjdzie tymi schodami, natomiast no... Możemy go zabić po cichu naszą bronią, aczkolwiek to też nie jest kurwa mądre. Tą bronią z tłumikiem zabijać tego ziomka. Najrozsądniej by natomiast było udać się na... A, tu są schody, no przecież. Udać się na schody. Wyciągnąć spluwę. Żeby podnieść tą spluwę z powrotem. Zamykaj te drzwi. Zamknij drzwi. Może... A, to jest zejście w dół. Kurwa, plus to nie ma tłumika w ogóle. Dobra. Pisze, że do góry też ma schody. Bo jest taka strzałka w dół i do góry, ale kurwa skam. That is Viktor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume. Nie widzicie, możemy go zabić, ale jednocześnie zrobilibyśmy. Novikov should be right here, like a moth to the spot. Zrobilibyśmy straszną burdę. Możemy. Ja wiem, co możemy zrobić. Proszę, powiedz, że ja mogę to bieżeniowy ładunek wyrzucić. Proszę. Stop i... Czekaj. Może to jest po prostu mina? To jest mina. O kurde. Dobra, to wczytajmy. Ale się przestraszyłem. Tylko no, kurczę, nie miałem zapisu. A, miałem tam zapis. 18 tego.
Automatyczny zapis, no ale już czytujemy. Dobra, to wysadzimy go miną, bo wiemy jak idzie. Ła, ale mnie głowa boli. Jest git, jest git. Da dużo rozkmin. Mimo pęka. Wszystko mnie dzisiaj boli. Niedobrze, jeszcze chciałem streama zrobić, tak mówię, zrobię streama. A potem mówię, a, ale na streamie będą dwie osoby. A ja bym chciał zobaczyć tego. Hej, Liga. No to jednak nie streamuję. Head of Sanguine and ringleader of Iago. Sobie dzisiaj akurat zobaczę. Zobaczę Heiliga. Miejmy nadzieję, że on pójdzie pierwszy. A my, że tak powiem... To trzeba w sprytny sposób zrobić, nie wyciągając tego do dłoni, tylko tak pik upuścić, co on nie widział kurwa z taką spluwą. Co nie, chociaż chętnie bym sobie z niej postrzelał. Siema, Wiktor Nowikow. Witam serdecznie. Ty, to miny są zajebiste. Wystarczy ci o nim wiedzieć, gdzie oni pójdą i można to jakoś fajnie załatwić. Miejmy nadzieję, że on tym czerwonym dywanem tu pójdzie. Dobra. Użyjmy zatem miny. Upuść przedmiot i ewakuacja. O kurwa, proszę pana. Aha, to nieźle. Czy da się to tak w takim razie zrobić, tak jak ja chciałem to zrobić? To nie jest łatwa misja. Ja nie jestem dobry w zabijaniu po cichu. Bo zdecydowanie, każdą, ktokolwiek co widział u mnie jakąkolwiek serię z gry, w której się zabija po postacie, czy tam cokolwiek się zabija właściwie, to wie dobrze, że jeżeli miałem opcję po cichu albo nie po cichu, to na pewno nigdy nie wybrałem opcji po cichu. Nawet jakbym wybrał, to i tak niestety ona nigdy nie była odpowiednia. Dla mnie i zawsze to psułem. Upuść przedmiot i chodźmy. Nie wiem, może się uda teraz. Czy nikt nie zauważył? Ale chuj, nie? Dobra. Nie da rady tak w takim razie. Ciekawe. Za dużo agentów. Dobra, tak go nie zabijemy. Dobrze, że możemy to wczytywać. Dobra, tak nie da rady. Można by było wziąć spluwę. Tylko by musiał mieć strój agenta. I wtedy ze spluwy, ze snajpery z góry. Pach. Ale musiałbym mieć super strój, którego aktualnie nie mam. Więc kliknijmy w jeden i róbmy możliwości. Pomocna dłoń? No to zrobiliśmy już. Czy mogę zasugerować, żeby pomóc dziewczynie w potrzebie? Prywatne spotkanie. Tutaj możemy, o ile to było samobójstwo, tak czy inaczej, to może być szansa, żeby dopaść Nowikowa na osobności. O, taka opcja mi się podoba. Możemy się z nim spotkać 1 vs 1. Musimy zdobyć na początku przebranie ochroniarza. Na początku pozbędziemy się zioma, no a potem samice. Myślę, że będzie git. Tak, kurczę, nie jest łatwo je w sumie. W sumie ich zabić. Jak poprzednio robiłem tą misję, to było naprawdę na tyle. A nie mogę tu? Sorry, spoko. Jak ostatnio robiłem tę misję, to niestety było tak, że musiałem to zrobić na głośno, bo była lipa. O, tu, to jest fajne też. To jest fajne. Możemy to zrobić, bo ja nigdy tego w sumie nie zrobiłem. Weźmy to, kliknę. 15 sekund sławy. A to... O, tak. Dowiedz się czegoś więcej o Helmundzie Krugerze. Oni tam na początku rozmawiali, jak ja wcześniej nagrywałem odcinek, że oni rozmawiali i mówili, że tego. Mówili, że my i ten ziomuś jesteśmy gigantycznie podobni do siebie, że możemy się za niego przebrać. Czyli jak chyba dobry plan całkiem. Musimy się dowiedzieć o nim czegoś więcej. Czyli nie bezpośrednio go teraz zabijać. Poprzednio popełniłem ten błąd, że kiedy byłem tutaj właśnie sam na sam, postanowiłem bić mu kurde nóż w plecy. Teraz tego błędu nie zamierzam popełniać. Ładna ta gra w ogóle. To jest mega stara gra, a mega ładna. Mega, jeszcze dostajecie to
odcinek w jakości 2K, także jest chyba będzie giga pochczamp, jeżeli chodzi o jakość. Jeszcze teraz procesor wymienić na lepszy i kurczę, cacy będzie. No czekamy, aż on coś pogada z kimś chyba, coś takiego. Ała, nie tym paluchem. A może my z nim mamy pogadać, nie wiem. Dahlia, Helmut. Okej. Not yet. I go on in a few cycles, I think. I have. I think I'm in, but I want to be clear on a few details. I teraz dowiemy się kilku informacji na jego temat. Dobrze, przyjdę po pokazie. Yes, ciao. Tak, ciao. Wyślij informację. Przebierz się za Helmunda Krugera. Dobra. O kurwa. Jak to zrobić? W tym momencie średnio jest. Zabiję zioma. Nierozsądny chyba pomysł mi się wydaje. Nadpiszmy plik. Spróbujmy. Szkoda, że tu nie ma jakiejś opcji szybkiego zapisu. To jest strasznie wkurwa. Dobra. Walka wręcz. Zacząłem walkę wręcz. O kurwa, cywile powalani są natychmiast ze uzbrojeni i wymagają wysiłku. Pytam jednak, że walka wręcz jest hałaśliwa. No kurwa! Ja pierdolę, jak zwykle. A dobrze, że zapisałem. Opcja szybkiego zapisu by się przyda. Takie, że pik, klikam i potem mogę to wczytywać. Trochę ręcznie mi się nigdy nie chce. Albo załatwimy to w tak zwany sposób... brutalny? To jest uspa, chciałem go zabić, ale... No kurwa, nie mądry. Schowaj! Nie mądry pomysł. A co możemy na przykład mieć przy sobie? Klucz francuski? Możemy. Dobra, no to skoro tu stoisz, wariacie. Myślę, że zapisz. Tutaj walnijmy sobie Civica. Co się dzieje? Wariacie, co ty gadasz? Czy on to słyszał, bo byliśmy w miarę blisko niego, albo ten huk był głośny. Kurde, to nie wiem jak to zrobić, jak mam się zebrać. Jeszcze mam czekan na okazję? Ja tak za bardzo nie wiem, bo to właściwie długo nie gram w tą grę. Nie wiem, gdzie jest granica czego, nie? Kiedy coś mogę, a kiedy sobie jeszcze nie mogę na nic pozwolić. I can leave the game with some startup cash. O, idą, idzie. O. I can go into business on my own. O. Well, I'm git. Podnieś telefon. Skręć kark? Nie, przebierz się. Przeciągnij go gdzieś w jakieś inne miejsce bez chujowa. Oj kurwa, przeciągaj go. Nie mam tyle paluchów, bolą mnie paluchy. Kurwa, tu będzie git chyba. Dobra, oby go nie znaleźli. Zadzwoń do Dali. Dobra, może być. Mogę dzwonić. Dahlia, Helmut here. Remind me again. Where were we supposed to meet? Second floor. Voltaire suite. Next to the auction. Got it. Mr. Kruger? You want me to drop by now, or... No. It's essential that you walk the runway. Do the job, then come see me right away. Wyjść na wybieg. Daj sobie zrobić makijaż. O kurde, tego jeszcze nie robiłem. Dobra, może być. Witam. Ja Mr. Kruger. Mr. Kruger, welcome. Witam. Czy mam pasa wszędzie? O, to co to? Nóż kuchenny. Nie spodoba mi się, że to wezmę, tak? A będziemy chyba mogli sobie włożyć ten nóż kuchenny głęboko. Do Kiermani. Nie? O? Nieźle, help. Ale kurwa głupie to jest. Bierzesz nóż, ona help? Anybody? Dobra. Ale rozumiem, no podwędziliśmy jej nóż, to dziwne było. Raczej tak by nikt nie zareagował, no ale okej. Ale jest to dziwne. Dobra, przyjdziemy tu kiedy indziej. A nie wiem co znaczy, ale dzięki chyba. No dobrze, chyba mnie chwali. Idziemy zrobić make-up. I co w sumie? Nie wiem, zobaczymy co się stanie. Może akurat będziemy mieli spotkanie jeden na jeden z tą laską, którą mamy zabić.
O, a to nie jest mój cel? To jest mój cel. Usiądź. Mr. Kruger, need a touch up, I see. No problem, just sit back and relax. We'll take a second. Appreciate it. Brzydkie odbicia, ale rozumiem, że jakby dali takie full HD, to by było 3 FPS-ki. Maluj, maluj, wariacie. Ale ma łapę wielką. Kurwa, ten... Jak to się nazywa? Przedramię? Solidne takie, dobrze zbudowane, pa. O kurde, pana... wariacie! Idę na łapę. Jest solidne ramię. Dobra, i teraz musimy przejść przez wybieg. No dobra. Ja w to mówię pod latarnią najciemniej, no nie? Się nie zorientuję pewnie. Dobra, do kolejki. No w sumie kurwa, chuj w kolejkę. Teraz ja idę z tym mistrzem i szefem. Kurczę, nie mogę w ogóle sterować, tylko mogę do przodu i na bok. Wcześniej grałem, to biłem tutaj na tego. Więc skoczyłem tutaj w randomowym przebraniu na broniarza. Ja Kruger, pozdrawiam. Dobra. Dziwa, spotkaj się z Margolis. Czy Margolis to jest cel, który ja próbuję zabić? Istnieje taka szansa. Tak, że może będziemy mieli ją 1 versus 1 i nie będę musiał rozwalać tutaj całego domu. Tak jak mówię, ostatnio chyba przez 20 minut jebałem we wszystko, co się ruszało. Może zróbmy to w bardziej finezyjny sposób. Kurczę, tu jest tyle możliwości w ogóle zabójstw. O, na przykład... On tu stoi tak kurwa samotnie. Tylko nie miałbym czego wrzucić potem, więc lipa trochę. Jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej mam wejść. Można wyżej jeszcze? A tutaj nie ma schodów. Po prawo chyba. Ale mnie paluch boli, paluch. Ała. Siema. Ja Mr. Kruger. Mogę? Dobra. No kurde, on ma pasa wszędzie, ty. Jocie kręcę, jeden na jeden, uda się po cichu to zrobić. Tylko tego drugiego gościa będzie trzeba jeszcze jakoś dorwać, nie mam pomysłu żadnego. A wiem, dosypiemy mu... Dosypiemy mu trutki, on pójdzie rzygać i tam go zadusimy. Podnieś słoik z pigułkami ze śmiertelną trucizną, to jeszcze nawet nie będzie musiał go dusić w łazience. Podnieś, oczywiście, że podnieś w takim razie. Usiądź jako Kruger? Czemu by nie? So, Helmut, you accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, I have the perfect assignment for you. Mm-hmm. Jessica Highmore. Highmore Consulting. The very same. That's why I wanted you in the show. So Jessica would notice. Mogę, nie mogę, jak fipunku. Now, I want you to go to New York. Seek out Jessica and do what you do best. The girl is bright, young, beautiful. It should be right up your alley. I pewnie wyruchać. My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right, consider it done. And that's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide. Good choice. No, tośmy se pogadali. Tego owego. Zagrożony? O kurwa, niedobrze. Dobra, ewakuację trzeba zrobić szybko. Top! Poczekaj, kurwa, oni mnie gonią? O kurwa, oni mnie gonią, widzą martwego tego. Ole, akcja.
Polowanie jest na mnie, dobrze. Wiedząc, że Kruger to ja. Chyba szybciej iść nie mogę. No dobra, pogzym się. Gdzieś mi się trzeba wpierdzielić do środka. Ale tu ładnie w ogóle. Ty, oni sztuczny śnieg zrobili. Jest to w ogóle wykonalne? W sensie wiemy, że z takiego na pewno wiecie, no można jakiś taki puszek, powiedzmy, materiałowy puścić, ale czy taki sztuczny śnieg, który stopnieje, jest możliwy? To nie wiem akurat. Dobra, trzeba się jak najszybciej przebrać coś kurwa innego. Do góry. Ktoś tu jest w środku? Kurwa, no jest. Panowie! Kurwa, panowie! Ole chujota. Nie, nie. Pojebało was coś we łbie. No czemu oni mnie tu gonią, ej? Ale inne słowa. Nieźle, kurwa. Na musie. No, jak zwykle. Da się to teraz jeszcze po cichu zrobić? Czy że jest chuj? Chyba jest chuj, co? Nie wiem, to jak ja miałem inaczej zabić? Nie wiem, nie było opcji jakiejś innej. I przez tego dziada w ogóle mnie znaleźli, więc wypierdolaj. Konfrontacja, szybko przebranka. Może się uda. Dobra. Mam spluwę. Przebrałem się? Nie, nie przebrałem. A oni widzą, że ja się przebrałem. No nie, nie, kurwa. Ja pierdolę. No dobra, to po co? W starym stylu, jak to mówią. Jakby się, jak ktokolwiek widział chociaż jedną serię na tym kanale ze mną, związaną ze strzelaniem, to dobrze wie, jak to się zawsze kończy. Wszystkie misje, kurwa, po cichu. Far Cry można było chyba też niektóre misje po cichu robić i zawsze to samo było. Czyli misje nie były po cichu w tym sensie. Dobra, słuchaj. Mogę tą minę im tam rzucić? No kurwa, ty, wariacie. A czemu ja nie mogę strzelać? Ej, co jest, kurwa, grane? Broń wyciągaj. Dobra, minę trzeba podłożyć. Dobra. Po finezyjnym zatruciu. Kurczę, a może to wczytamy i zrobimy po cichu? No bo przecież ja mam się teraz bić ze wszystkimi, to jest jakaś tragedia. A mnie paluch boli nawet. Tutaj biegam. Poczekajcie, a weźmy kliknę wczytaj. Tu jest ta rozmowa z tym laskiem, tak? No to wygląda. No bo kurde, nie wiem jak to inaczej zrobić, bo oni i tak się zorientują. Ja z nim rozmawiałem i nie żyję, więc to jest takie... Kurwa, ciężko. Zamknijmy wszystkie drzwi. Weźmy może... Może tego... Z ciekawej zajebiemy, co? O kurwa. Mogę jeszcze ciekawką jebnąć? No nie mogę, mogę je strzelić, ale oni to usłyszą. Z tego mogę jej przy... A, mogę jej pierdolę... Nieprzytomny świadek, a ona żyje nadal. Kurwa. Au. Ojoj, poczekaj. Mogę ją... Mogę jej kurwa skręcić kark? Mogę. A mogę ją do wanny? Do wanny? Żeby oni tu nie widzieli, jak otworzę drzwi. O tak, tak, tak. Do wanny ją kurwa. Do wanny. Dobra, i w ogóle nie nabrudziłem krwią. Zajebiście. Włącz radio, przelej zlew. Nie, nie, nie. Chcemy, żeby tu się nikt nie zorientował, że tu koniec rozmowy już był. A mogę ją tu wrzucić do szafy. Dobra, żeby nikt się nie zorientował. Pik. Nie wiem, powiedzą, że wyszła po prostu innymi drzwiami. Chyba jest git. To dziwne, że jak strzeliłem, to usłyszeli. Ale no nie, w sumie nie dziwne, bo strzały to pewnie bardziej słychać niż takie rzucenie kluczem francuskim. Dobra. W takim razie, skoro mam śmiertelną w ogóle trutkę, wydaje mi się, że okazja, która nazywa się zabójczo dobry drink,
Trzeba ją jak najszybciej wykorzystać. Siemano. Sorry, sir. Nie ma to co przepraszać, wariacie. Generalnie ja wcześniej użyłem tego zabójczego dobrego drinka. Tylko użyłem trutki na szczury i on, ja zapomniałem, że on nie umiera od tej trutki, tylko on pędzi do łazienki. I zapomniałem go tam podtopić i mówię, kurde, nie zadziałała ta trutka. Kompletnie o tym zapomniałem, że to nie tak działało. Teraz z Cyjankiem wydaje mi się, że na spokojnie sobie będziemy w stanie go ukatrupić. Wszystko będziemy w stanie po cichu zrobić, chociaż szczerze mówiąc, no kurwa, aż korci, żeby w ten tłum rzucić minę, no nie? Ty! A właściwie co mnie powstrzymuje przecież, jak można tutaj zapisać giereczkę? Tylko mój własny umysł, pamiętajcie, wasz własny umysł nie może was kontrolować. Ja czekajcie, bo tu się wszyscy wkurwią, że ja to wnoszę. O, ale kurwa, piękna sprawa, nie? Zejdź z wybiegu. Słuchajcie, panowie. O kurwa! Jo, ci krince! Ale polecieli! To mnie jak dzika czady. Dobra, czytujemy to. Nie wiedziałem, widzowie, że tyle, naprawdę, że tyle Hitman może sprawiać radości. Piękna giereczka, ty. Jakbym wiedział, wcześniej założył gra wszystkie części. Jebiste. A mi głowa boli. Dobra, i teraz musimy zlikwidować Wiktora. Możemy to teraz chyba na głośno zrobić, po prostu byśmy się przedarli do wyjścia, do odlecieli helikopterem. Ale... O, sorry widzowie. Przeplasam. A możemy też... konstruować zabójczo dobry drink. To ja, cześć. Mogę drinka zrobić? Tutaj się robi tego drinka, ale nie mogę. Muszę mieć... No, sorry, no odpowiedni strój. Czyli muszę zejść na dół, tak? No to wygląda. Te schody tutaj jest, podobno prowadzą nas i w dół, i do góry. Czy to jest prawda? Jest to prawda, bo czasem są narysowane i do góry i na dół, i jak na nie wchodzę, to już się nie da jakieś na najwyższe piętro wejść. Czasem jest trochę scam. Dobra, to są kucharze, a my potrzebujemy strój tutaj barmana. Tylko gorzej będzie z naszym make-upem. Mam nadzieję, że on sobie zmyje ten make-up. W innym wypadku może być tak zwana chujowa. Davik, bo nie wiem, co tu się wydarzy, jak ja wyjdę. Ajajaj, mój paluch. A, bo tu. A my to mamy podsłuchać. Tak. Dobra. Zdobądź przebranie członka pałacowej służby. Chyba dam radę, jak on tu wejdzie. Zamknij. Siema! Dobra. Dawaj, przebranie. No kurwa. Mam nadzieję, że ten ziomuś tu nie wejdzie, drugi. B i E. Kurde, że sobie palucha drugi raz rozwaliłem, no nie wierzę. A nie, my chcemy się przebrać za tego. Za służbę. O, trochę mu pociekło krwi chyba. Widzę jakieś takie plameczki. Ale chyba będzie z nim wszystko w porządku. Dobra, i musimy znaleźć przepis na koktajl. Po co my... Przecież my nie musimy znać, kurwa, przepisu na koktajl. Wystarczy, że zrobimy mu gówno z syjakiem. Tak się napije. Spróbuję i umrze. Chyba, że nie weźmie łynia. Czy syjanek, no pewnie niedobry jest, nie? Nie miałem okazji nigdy stestować. Zresztą jakbym miał, to by mnie tu nie było. Jest to dość zabójcza. Zabójcza substancja. Dobra, nikt mnie tu nie zna. Niekoniecznie. Zaraz, że działam i całe jest późno. Ale... A tu co to jest?
skrzynka bezpiecznika. Mogę zgasić nim światło? Nie ma co chyba. Oj, przepraszam, nie mogę mnie tu być. Dobra. Spoko, przepraszam. Nie wiedziałem akurat. Ty, no to gdzie ja mam kurwa iść? Tu oni gadają o czymś. Tutaj? Bo to jest do góry, prawda? Znajdź pudełko z trutką na szczurę. Ale po co z trutką na szczurę, jak ja mogę przecież cyjanka mu podać? Możemy to pominąć? Po prostu ja bym mu bezpośrednio drina zrobił, tylko ja teraz już nie pamiętam, gdzie się tego drina robiło. To jest najgorsze. Oj, jako taki pracownik sobie wskoczyłem ostatnio na scenę. Ja się w sumie nie wkurzałem, jak to zrobić. O, i tu się drina robi, dobra. Nam przepis to możemy zrobić chyba, nie? Z cyjanem. Stań za barem jako kelner. Przyrządź barek, knokel, coś tam. Pik. Ale trudny drink. Dobra, i cyjanek. Zatruj. Cyjankiem. Proszę nie zwracać uwagi na te tapsy, co dosypuję. I wszystko. I mój cel chyba jest idzie skosztować. Takie mam wrażenie. Co się dzieje? Dobra. Chodźmy może za moim celem, bo on tu gdzieś łazi chyba. Chyba nie? Nie, wydawało się, że gdzieś tu blisko łazi, ale chyba niekoniecznie. Łe, no. Kurwa, tak naprawdę to moglibyśmy tu wejść i wskoczyć do tego helikoptera, a nie czekać za tym gościem. Wiecie co? Chyba nie ma co tego przedłużać. Można to zrobić w inny sposób, ale można zrobić to kurwa po mojemu. A mi głowa boli. Czyli mniej więcej kurwa tak. Dobra. O, pewnie w coku, nie? Nie wie co się dzieje, nie? Pierwszy dzień w robocie. Można i... Jak widać. Mamy to. Paryż? Rozdupcony w pół. No, ładnie graficznie zrobiona gierka, no. To jest, wyobrażacie sobie, że w przyszłości nie tylko takie jedno lokalizacje będą zrobione, tylko całe takie miasta w takiej jakości ładnej. Że to będzie piękne. 4K, 8. Ja to skurwa 17K. Hej, tak znajdą się osoby, co będą wolały 2D anime rysowane dziewczyny. Czy prawdziwe gigaczony 3D. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work, everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. A WikiLeaks właśnie. The pen beats the sword. WikiLeaks to jest super historia ziomku, który tam został zamknięty i jakby wyszedł z tego pomieszczenia, takiego małego pomieszczenia, to by został zabity przez rząd, więc to by było legalne zabójstwo. Normalnie czekali ze snajpami. Pojebane to jest. To może kiedyś nagram o tym odcinek. Bardzo ciekawe. To mi się wydaje, że to WikiLeaks było, no. WikiLeaks i w ogóle ciekawa strona, ale ciekawa historia tego zioma i tak dalej. A dla tych, co w ogóle nie wiedzą, czym jest WikiLeaks, WikiLeaks to tam udostępniali poufne dane rządowe i tak dalej, które wykradli, na przykład plany jakieś wojska czy coś. I bardzo utajnione informacje. Mnie paluch boli. No, będzie, był to. Na pewno zapamiętali to. Ten wieczór. Misja wykonana. Ostatnio jak wykonywałem misję, to dostałem punktu, wiecie ile? Zero, bo zabiję 90 cywilów. Teraz mamy 63 tysiące punktów, także elegancko. Zabite osoby postronne zero, premia za czas. Fajnie. Wydaje mi się, że no wiadomo, że mogą być lepiej. I tam rankingi to po 200 tysięcy ludzi mają punktów. Kupson. Ale ci Kupsona. Kupson to mój ziomo.
Pozdrawiam. 210 tysięcy mają. A skamerska coś, nie? Na cheatersko, skamersko oszukiwali. Dobra, resztę misji wykonałem w następnym odcinku. Dzięki Wiktor za obejrzenie tego. Mam nadzieję, że tak się świetnie bawiliście jak ja. Co prawda mało było o kurda to. Zlikwiduj Wiktora za pomocą rampy oświetleniowej. O kurwa, mogę to na niego spać? Tyle opcji zabójstw. Powalona jest ta gra. No co, postaram się, żeby następny odcinek był bardziej wybuchowy, chociaż wydaje mi się, że był, o kurwa, że był całkiem, całkiem niezły, szczerze mówiąc. Zaproszenie na górę, znajdź zaproszenie. Dobra, to by było na tyle, widzimy się jutro o 14, 16. Wpadajcie na Twitcha, tam streamy i mój drugi kanał. Cześć.